Zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego. Czas, w którym w sposób szczególny kontemplujemy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tutaj przy figurze świętego Józefa, opiekującego się Chrystusem, zauważamy, że ma on krzyż. Święty Józef przez całe swoje życie pomagał Jezusowi przygotować się na przyjęcie tej tajemnicy krzyża, który staje się naszym zbawieniem. Życzę wszystkim głębokiego przeżycia świętego Tryduum Paschalnego, a później tej radości, którą miały niewiasty wracające od pustego grobu, aby światu ogłosić, że Jezus zmartwychwstał, żyje. Żyje też w naszych sercach. Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.